obsada sędziowska kolejnej walki finałowej. To pojedynek numer 5 naszych finałów. Sędzia ringowy Jacek Konował. Punktują Tomasz Majcher, Monika Antonik i Barbara Sańko. Sędziowie czasowi Małgorzata Kiner i Karolina Bagnowska. W ringu oglądamy Żanetę Cieśle kontra Elbląg Narożnik Czerwony i Sandrę Drabik, kickboxing, Kielce. Żaneta Cieśla ma lat 29, sport uprawia od 17 lat, najpierw kickboxing, w którym jest aktualną mistrzynią świata i Europy, 26-krotną mistrzynią Polski. Boks trenuje od lat 5, ma stoczonych w ringu, drodzy Państwo, ponad 200 walk. To podopieczna trenerów Krzysztofa i Kamila Stemplewskiego. Ring wolny, runda pierwsza. O Sandrze powiemy kilka słów w przerwie po rundzie pierwszej. Pierwszej rundy finałowego pojedynku w kategorii do 51 kg w narożniku czerwonym Żaneta Cieśla kontra Elbląg i w narożniku niebieskim Sandra Drabik, kickboxing Kielce. Obie zawodniczki to ubiegłoroczne srebrne medalistki Mistrzostw Polski w Grudziądzu. Sandra Drabik w finale kategorii 51 kg przegrała z naszą Karoliną Michalczuk. Była to niezwykle zacięta i piękna walka. Myślę, że jedna z najładniejszych walk w historii polskiego kobiecego boksu. Z kolei Żaneta Cieśla w finale kategorii do 54 kg przegrała, oddała walkę walkowerem z Olą Paczką. Sandra Drabik ma lat 25, trenuje od 2005 roku. Najpierw podobnie jak Żaneta trenowała tylko kickboxing, a od paru lat zajęła się także boksem i to z sukcesami. W drodze do finału naszych mistrzostw pokonała najpierw Katarzynę Cieślik z Dąbrowy Górniczej, a następnie Paulinę Bogoń. Ring wolny, runda druga. Thank you.
pojedynku finałowego w kategorii do 51 kg walczą Żaneta Cieśla i Sandra Drabika. Tuż po zakończeniu tej walki dekoracja kategorii 45-48 kg zawodniczki uhonorują prezes Polskiego Związku Bokserskiego pan Zbigniew Górski, a także trener kadry narodowej pan Paweł Pasiak. Tuż po zakończeniu pojedynku w kategorii 51 dekoracja kategorii 45-48 kg. Ja przypominam, relacja na żywo w internecie, strona www.pako.pl. Możecie Państwo oglądać także wystawę przygotowaną przez projekt Centrum Dokumentacji Historii Lubelskiego Sportu i Turystyki poświęconą historii lubelskiego boksu. Na tych planszach wspaniałe postacie lubelskiego boksu: Stanisław Zalewski, Henryk Kukier, Ryszard Petek, a także nasza mistrzyni Karolina Michalczuk. Ring wolny, runda trzecia. Trzeciej rundy finałowej walki w kategorii do 51 kg pomiędzy Żanetą Cieślą a Sandrą Drabik, a do kolejnej walki, będzie to pojedynek finałowy w wadze do 54 kg, przygotują się Karolina Michalczuk, klub sportowy PAKO Lublin i Martyna Letkiewicz, Karbo Gliwice. Walkę w ringu sędziować będzie Cecylia Pudlicka, punktują Barbara Sańko, Małgorzata Kiner i Karolina Bagnowska, sędziowie czasowi Tomasz Majcher i Monika Antonik. Za chwilę ostatnia, czwarta runda finałowej walki w kategorii 51 kg. Tuż po tym starciu dekoracja zawodniczek w kategorii 45-48 kg. Pięściarki dekorować będą prezes Polskiego Związku Bokserskiego Zbigniew Górski, a także trener kadry narodowej Paweł Pasiak. Ring wolny, runda czwarta. Thank you.
Koniec czwartej rundy i koniec finałowej walki w kategorii do 51 kg walczyły Żaneta Cieśla kontra Elbląg i Sandra Drabik, kickboxing Kielce. Przed rogiem z Grudziądza do domów obie wróciły ze srebrnymi medalami. Dzisiaj jedna z nich wróci do domu ze złotem. Za chwilę okaże się, która z zawodniczek, czy Żaneta Cieśla, czy też Sandra Drabik, została nową mistrzynią Polski w kategorii 51 kg na rok 2013. Ja przypomnę, w ubiegłym roku tę kategorię wygrała nasza Karolina Michalczuk. Pokonała w finale Sandra Drabik. Przed nami werdykt finałowej walki w kategorii do 51 kg, a za chwilę także dekoracja zawodniczek z wagi 45-48 kg. Zawodniczki dekorować będą prezes Polskiego Związku Bokserskiego Zbigniew Górski, a także trener kadry narodowej kobiet Paweł Pasiak. Tuż po dekoracji w ringu walka finałowa numer 6. Karolina Michalczuk, Pako Lublin, Martyna Letkiewicz, Karpol Gliwice. Walkę finałową w kategorii do 51 kg. Jednogłośnie na punkty wygrała Sandra Drabik, kickboxing Kielce. I Sandra zostaje nową mistrzynią Polski w kategorii do 51 kg. Wielkie gratulacje dla Żanety Cieśli, podobnie jak przed rokiem, medal srebrny. W kategorii 51 medale brązowe otrzymają Paulina Bogoń-Steigera, Tarnów i Klaudia Sibiga z ringu Stalowa Wola. Dekoracja tej kategorii tuż po zakończeniu